No i teraz pomyśleć, że wiesz, tyle złego dzieje się, że ludzie są przeciwni Panu Bogu, że ten Pan Bóg taki dobry, Jezus Chrystus przyszedł, przyniósł swoje doskonałe życie, serce ciepło, nakarmił biednych, głodnych, a oni go zabili, prawda? Boją się tegoż kolorytu tęczy, boją się kolorytu tęczy i dlatego będą niszczyć religię. I teraz jeden na drugiego, drugi na trzeciego będzie zwalał, a potem się przyczepią do Świadków Jehowy i powiedzą, że to wy jesteście winni całej tej sytuacji, że królowie ziemi będą niszczyć kochankę swą, religię. Siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. Tak jest w Apokalipsie opisana religia fałszywa, pijana krwią świętych. Co religia takiego robiła? Jaki krzyż jest za to odpowiedzialny? Czy prawosławny, czy ten lewosławny katolicki? Zastanów się, prześledź historię Pacellego Piusa XII, który błogosławił Hitlera, Mussoliniego. Prześledź całą tę wyprawę katolickich krzyży bez poprzeczki na Konstantynopol. Czy to było sensowne wyciągać z więzień recydywistów, aby ci wszyscy, aby mordowali, zabijali rolnikom świnie, zabierali, bo pielgrzymka musi coś jeść. To taka dobra pielgrzymka z kijami, krzyżami. Jakie piękne.